No ja bym tutaj dwa słowa powiedział, takie słowa klucze, bo z jednej strony to ja bym nie posiłkował się słowem prawda, ale wiarygodność. Tym takim, że jakby dużo czasu minęło od lat 90., gdzie każdy mógł ci zweryfikować to, czy jak nawijasz, że 5 blach ci brzęczy w kieszeni, to naprawdę, czy masz tam 5 blach, czy może 2 dyszki. I wtedy jakby dużo było tej ortodoksji, która też wynikała z warunków ekonomicznych, z tego, że w polskim rapie przez lata się nie zarabiało, albo zarabiało się skokowo jakoś dziwnie na tych drapieżnych, kapitalistycznych biznesach. I wydaje mi się, że słowo wiarygodność jest tutaj dzisiaj kluczem, że to nie musi być prawda jeden do jednego, jakby jak nie wiem, Oscar w TATP nawija z perspektywy shootera jakiejś organizacji terrorystycznej, no to jakby nie mam wątpliwości, że nigdy nie był na jakiejś wojnie partyzanckiej na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie jest to wiarygodne. I podobnie z jego przewijką całą uliczną i podobnie z bardzo wieloma innymi raperami, a jednocześnie jest trochę takich, którzy zupełnie nie są wiarygodni w tym, co nawijają dla mnie. I tutaj gdzieś trafiam na mur i to jest trochę intuicyjne. Wydaje mi się, że na tyle rap zbudował mój muzyczny kręgosłup i na tyle wychowałem się też w warunkach, które pozwalają mi rozumieć rap, bo wydaje mi się, że często jakby wychowując się na czymś zupełnie innym estetycznie i też dorastając w innych warunkach, nie wiem, ekonomicznych, społecznych, międzyludzkich, szkolnych, każdych właściwie, to jeśli się nie wykona pewnej pracy, no to się rapu po prostu nie kuma. I druga rzecz jeszcze, pomijając wątek tej wiarygodności, to czego szukam w rapie, to jest bajera. To jest jakieś takie słowo, którym ja określam to wszystko, co raper powinien mieć, żebym ja chciał go słuchać, bo on dla mnie nie musi mieć techniki, nie musi mieć głosu, kurde, może nawet R nie wymawiać, a jak ma bajerę, to ja z chęcią sprawdzę ten świat, do którego on chce mnie wprowadzić, bo to się w dużym stopniu wiąże z tym, że dla mnie rap to jest muzyka folklorystyczna, jakby to jest muzyka tu i teraz, to jest taka jak na Jamajce się relacjonowało zdarzenia poprzedniego dnia, bo żadna wieczorówka nie wychodziła i Jamajczycy słuchali tunów wieczorem na sound systemie, żeby się dowiedzieć, co się stało na dosyć zwichrowanej scenie politycznej tego miejsca, to rap jest dla mnie czymś takim do dzisiaj i jakby może tutaj się pojawia ten problem, który gdzieś czasami mam ze współczesnymi produkcjami, że one ani wiarygodne, ani nagłe, ani z bajerą, a często z tabelką Excela robione.